Dzień dobry, witam Cię serdecznie i zapraszam do wspólnej praktyki jogi. Dzisiejszy zestaw będzie skupiony na dolnej części kręgosłupa. Dzięki przedstawionym ćwiczeniom Twój kręgosłup będzie zdrowy, ból zacznie się zmniejszać, a przy systematycznej praktyce pozbędziesz się go na zawsze. A zatem zaczynajmy. Przejdź do klęku Virasany, złącz palce stóp, rozszerz kolana tak, aby zmieścić między nimi brzuch. Siadając, złap za łydki i wysuń je na zewnątrz. Weź wdech i z wydechem zacznij opuszczać tułów i wydłużać go. Nie odrywaj pośladków od pięt, oddalaj żebra od miednicy i zaschnij pępek. Wydłużaj boki ciała, poczuj kontakt bocznych żeber z wewnętrznymi udami. Oddalaj barki od uszu. Na końcu oprzyj o matę całe dłonie z rozszerzonymi palcami i czoło. Ta pozycja to Adha Mukha Virasana. Teraz nie podnosząc się, skręć tułów w prawą stronę tak, aby symetrycznie wydłużać boki ciała. Opuszczaj prawą stronę tułowia i mocno wędruj prawą ręką do przodu. Nie odrywaj pośladków od pięt, trzymaj zassany pępek. Z wdechem wróć do centrum i przenieś tułów na lewą stronę. Jeszcze raz wyciągnij się w przód. Z wdechem wróć do centrum, jeszcze raz mocno wyciągając boki ciała do przodu. Teraz przełóż lewe ramię pod prawą pachą i połóż głowę na lewym uchu. Skręć się tak, jakbyś chciał spojrzeć przez ramię do góry. Wróć do centrum, zmień strony, tym razem przekładając prawe ramię pod lewą pachą. Znów obróć się tak, jakbyś chciał zobaczyć, co jest na górze. Wyciągnij się do przodu. Unieś się do klęku podpartego. Ustaw kolana na szerokość bioder, a dłonie na szerokość barku. Z wdechem unieś głowę do góry i zrób kręgosłup klęsłym. Z wydechem skieruj głowę w dół, uwypuklając kręgosłup. To ćwiczenie świetnie rozluźnia kręgosłup i sprawia, że będzie on coraz bardziej elastyczny. Pamiętaj o oddychaniu. Głęboki wdech i wydech plecy w klęsłe. Przejdź teraz do siadu prostego, Dandasany, czyli pozycji kija. Wyciągnij kręgosłup i uwypuklij klatkę piersiową, nogi proste i złączone. Połóż się na plecach. Zegnij nogi w kolanach i połóż stopy przy pośladkach, ramiona wzdłuż tułowia. Z wdechem unieś biodra tak, aby tułów znalazł się w linii z udami. Ciężar ciała rozłóż na całych stopach, kolana są nad piętami, uda zrotuj do wewnątrz, zawijaj pod siebie kość krzyżową, a kość łonową kieruj ku żebrom. Zbliżaj mostek do brody, głowa nieruchoma. Spleć dłonie pod biodrami i pilnuj, aby ramiona dotykały podłoża. Winduj klatkę piersiową, opuszczaj zewnętrzne barki i utrzymuj spokojny dolny kręgosłup. Zmień splot dłoni. Następnie rozpleć dłonie i z wdechem opuść biodra kręg po kręgu. Zrobimy teraz pozycję kąta prostego w leżeniu. Zegnij kolana, podwiń kość ogonową i wydłuż kręgosłup. Unieś nogi i dociskaj pośladki do podłoża. Utrzymuj nogi proste, palce kieruj na siebie. Następnie zegnij nogi w kolanach tak, aby podudzia znalazły się w pozycji równoległej do podłoża i rozłóż ramiona do boku. Zacznij pomału opuszczać zgięte nogi do boku. Nie odrywaj barków od podłoża i dbaj o to, aby kolana nie wyprzedzały nóg. W tym ćwiczeniu kolana i stopy są cały czas złączone. Jeszcze raz przełóż nogi w prawą stronę, wróć do centrum i przełóż nogi w lewą stronę. Wróć do centrum, dociśnij kręgosłup, odstaw nogi i wyprostuj. Pozostań w leżeniu i unieś prawą nogę. Chwyć za paluch, a gdy nie sięgniesz, użyj paska lub zwiniętego ręcznika. Musisz wyprostować w tej pozycji nogę, nie odrywając kości krzyżowej od maty. Dociskaj odcinek lędźwiowy i utrzymuj wyprostowane kolano. Lewa noga pozostaje aktywna. Palce stóp skieruj na siebie, rotuj udo do wewnątrz i otwieraj przestrzeń podkolanową. Ta asana to Supta Patanguszta Sana pierwsza.
oddechem zacznij kierować nogę w bok, kierując stopę w stronę prawego ucha, ale pilnując symetrii bioder i dociskania lewej nogi i lewej strony tułowia do maty. Wróć do centrum, przybliż czoło do goleni, w miarę możliwości i opuść nogę. Pracujemy symetrycznie. Teraz wykonamy Padangusztasanę pierwszą i drugą na lewą nogę. Chwyć za paluch, za pasek lub za ręcznik dwoma rękami. Zbliżaj nogę do klatki piersiowej. Przestrzeń podkolanowa otwarta. Zacznij kierować nogę do boku, nie odrywając prawego pośladka, prawej nogi, prawej pięty i prawego boku tułowia od maty. Prawa dłoń wysunięta do boku. Z wdechem wróć do centrum. Złap prawą ręką za górne udo, zbliż czoło do goleni. Opuść głowę, opuść nogę. Przekręcając się przez prawy bok, przejdź do siadu. Podeprzyj się dłońmi za biodrami, zegnij nogi w kolanach i z wdechem unieś biodra do pozycji półmostka. Nie napinaj lędźwi, lecz pilnuj, by pępek był zassany. Nie odchylaj głowy do tyłu. Teraz zrobimy pełną purwottanasanę. Wejdziemy w pozycji z dandasany z dłońmi ustawionymi za biodrami. Z wdechem unieś biodra, kierując palce stóp do maty, tak aby docelowo je na niej oprzeć. Odchyl głowę, gdy nie masz dolegliwości szyjnych. Nie blokuj łokci i mocno uwypuklaj klatkę piersiową, która powinna być najwyższym punktem w tej asanie. Wróć do dandasany. Wyciągnij się do góry i zegnij prawe kolano, ustawiając prawą piętę w linii z prawym kolanem. Wyciągnij kręgosłup. Z wdechem unieś ramiona, Urdhvahastasana, i z wydechem skręć tułów w prawo, zakładając lewy łokieć za prawe kolano, a prawą dłoń oprzyj za biodrami. Utrzymuj barki w jednej linii. Prawe kolano kieruj na zewnątrz, nie odrywaj stopy z maty, lewa stopa aktywna, palce skierowane na siebie. Z wdechem rośnij w górę, z wydechem skręcaj się mocniej w prawo. Wróć do dandasany. Zegnij lewą nogę. Złap za goleń, wyciągnij się do góry. Wdech. Urdhvahastasana. Z wydechem skręć się w lewą stronę. Prawy łokieć oprzyj za zewnętrznym lewym kolanem. Lewą dłoń oprzyj za biodrem. Z wdechem winduj się. Z wydechem skręcaj jeszcze mocniej. Pamiętaj, aby cały czas wyciągać kręgosłup w górę. Oba pośladki doklejone do maty. Jeśli nie są, usiądź na kocu. Teraz łącz stopy podeszwowo i zrób Baddha Konasana. Opuszczaj kolana w dół do boków. Jeśli znajdują się one powyżej bioder, usiądź na podwyższeniu. Weź wdech i z wydechem zacznij pochylać się do przodu. Trzymaj stopy dłońmi. Jeśli możesz, oprzyj czoło o matę. Wyprostuj się. Przed nami łagodny skręt Haradvajasana. Z pozycji dandasany zegnij prawą nogę do virasany. Następnie lewą nogę i przełóż ją pod prawą nogę, układając lewą stopę pod prawą. Stopy tworzą krzyż i znajdują się obok prawego pośladka. Oba pośladki powinny mieć kontakt z podłożem, jeśli nie mają, podłóż kot. Z wdechem unieś ręce i z wydechem skręć się w lewo. Skręcamy się w przeciwnym kierunku niż układamy nogi. Prawą rękę oprzyj na lewym kolanie, a lewą z tyłu za biodrem. Możesz chwycić lewą ręką za prawy łokieć, aby pogłębić skręt. Wyciągaj się w górę i delikatnie skręcaj. Wróć do dandasany, wyprostuj nogi, uwypuklij klatkę piersiową i tym razem zegnij lewą nogę do virasany. Prawą włóż pod lewą, krzyżując stopy, oprzyj pośladki o matę, unieś ręce i skręć się w prawą stronę. Prawa dłoń za biodrami lub zahaczona o lewy łokieć.
Z wdechem winduj się, z wydechem skręcaj. Zahacz o łokieć, aby pogłębić skręt. Idzie się naprawdę doskonale. Jestem z siebie dumna. To nasza wspólna praktyka. Jeszcze raz wróć do dandasany. Cały czas wyciągaj się w górę, dbaj o swój kręgosłup. Przejdź do leżenia tyłem i dociskając kość krzyżową, zginaj i prostuj nogi nad miednicą, wykonując ruch w stawach kolanowych. Na zmianę jedna noga, wyprost, wyprost. Zegnij, zegnij. Staraj się utrzymywać kąty proste. Nie schodź goleniami niżej. Odstaw nogi. Zegnij lewą nogę, złap za zewnętrzne kolano i nie odrywając lewego barku od maty, zbliżaj lewe wewnętrzne kolano do maty. Spójrz w przeciwnym kierunku. Teraz złap za zewnętrzne prawe kolano i przenieś kolano na lewą stronę. Na zakończenie naszej praktyki zrobimy relaksującą pozycję nazwaną Happy Baby. Zegnij nogi w kolanach, złap za zewnętrzne krawędzie stóp, rozpłaszczając kość krzyżową, naciskając dłońmi za stopy, które powinny być w pozycji flex, czyli palce stóp kieruj w dół. Poczuj relaks w dolnym kręgosłupie. Wyprostuj nogi, przekręcając się przez prawy bok. Usiądź symetrycznie. Złącz dłonie w namaste. Zbliż brodę do klatki piersiowej. Na wdechu podnieś głowę i uśmiechnij się do mnie. Wykonałeś wspaniałą praktykę. Bardzo dziękuję.